Wiesław Myśliwski, człowiek słowa, taki tytuł został przyznany panu 2 lata temu na festiwalu w Szczebrzeszynie, festiwalu Stolica Języka Polskiego. I o ten język chcę zapytać, bo pan mówi, że język, słowa kształtują naszą rzeczywistość, a językoznawcy dziś mówią, że ten nasz język, w zasadzie nasza mowa, ubożeje i że no coraz mniej tych słów, coraz więcej słów tracimy. Czy pan to obserwuje, wsłuchuje się w to, jak my dziś mówimy, co mówimy i ma pan jakieś przemyślenia, jakie mogą być konsekwencje tego, jak my dziś język wykorzystujemy, jak się nim posługujemy, panie Wiesławie? No wie pani, dzisiaj język coraz bardziej redukuje się do systemu kodów, niedopowiedzeń. No jest fatalny po prostu, no co tu mówić, wie pani, więc mam nadzieję, że nastąpi odrodzenie języka, dlatego że ten język nigdzie nie prowadzi. Wie pani, język nie jest czymś stałym, język żyje, skoro żyje, to się zmienia, w każdej epoce się zmieniał. Każda epoka nadawała mu swoje piętno, każda epoka go wzbogacała o różne słowa, jednocześnie rezygnowała z innych słów, wie pani. Więc to jest proces stały, proces, który trzeba widzieć i nie wymagać od języka, żeby był taki sam, bez przerwy. Bo gdyby był taki sam, to by zwiądł. Pańkowicz mówił, że to rzeka, język jest jak rzeka z różnymi przepływami, że sama się oczyszcza. No tak było, wie pani. Tak było. Do niedawna, dopóki, że tak powiem, nie zalały nas te środki masowych przekazów, które mają ogromny i fatalny wpływ na to, jak ludzie mówią. To nie jest wina tylko ludzi, wie pani. To jest wpływ właściwie technologii. To jest wpływ, jak powiedziałem, tych wszystkich wynalazków komunikacji, wie pani. Bo kiedy tego nie było, na przykład w XIX wieku, prawda, kiedy ludzie w zasadzie byli skazani na mowę wyłącznie, na mowę, własną mowę, to każdy właściwie miał szansę być wynalazcą, wie pani, języka. Bo w gruncie rzeczy prawdziwym językiem jest mowa. Nie pismo, mowa. No więc dopóki mowa miała przewagę nad technologią, prawda, to język się rozwijał w zasadzie, wzbogacał. Z natury rzeczy pojawiały się nowe fakty, nowe zjawiska, nowe, wie pani, zdarzenia. Wszystko to wymagało nowego języka i to się wzbogacało język. A dzisiaj jesteśmy skazani na przekazy technologiczne i one sobie uzurpowały prawo kształtowania języka. No i teraz rzecz polega na tym, czy słuchacz biernie to odbiera, czy słuchacz ma dystans do tego, widz, słuchacz, prawda, czy poddaje się temu. Nie wystarczy żyć, trzeba jeszcze wiedzieć, że się żyje. To no, z ostatniego rozdania. I to może tak samo jest z językiem, że musimy mieć no, świadomość tego języka, że potrzebna jest ta refleksja, której dziś brakuje. Ale nie tylko. No mamy jakieś, wie pani, no, po prostu, bo nie przesadzajmy. Nie jest tak, że wszyscy mówią fatalnym językiem w Polsce. To jest nieprawda. Mówią ci, którzy najłatwiej ulegają tym środkom nadawczym, tak to sobie nazwijmy, prawda? Ale nie wszyscy ulegają. Ja nawet sądzę, że większość nie ulega. No bo spotyka się pani z ludźmi, którzy mówią bardzo bogatą, piękną polszczyzną, prawda? Mimo że są słuchaczami radia, telewizji, telefonu, wszystkiego i mają internety i to ich nie zepsuło. Jesteśmy na festiwalu, którego hasło brzmi Cała nadzieja w literaturze. Pan też mówi, że język
czasami choruje, tak jak w naszych czasach hejt jest chorobą języka. A może lekarstwem na ten język być literatura właśnie? Jak ona może to uzdrowić? No wie pani, literatura to jest, powiedziałbym, fort, można powiedzieć, języka. Reduta języka. Bo kto ma, że tak powiem, bronić języka? Kto ma, że tak powiem, utrwalać tą wspaniałą, bogatą polszczyznę, jak nie literatura? To jest, powiedziałbym, naczelne zadanie literatury. Pan mówi, że nie chce marnować słów, że w polszczyźnie te słowa są wieloznaczne, są po prostu piękne i jakby można się rozkochać też w tej polszczyźnie. Jakich słów pan najbardziej żałuje, które się zgubiły, których już nie mamy w naszym języku? Są no, takie? No wie pan, nie jestem pani w stanie wymienić, bo to są, powiedziałbym, rzesze słów. Jakieś jedno może przyszło? Wie pani, ja żałuję po prostu, że na przykład odpadły całe zasoby języka chłopskiego, ale nie gwary, nie mówmy o gwarze. Mówię pani, gwara to jest po prostu taka zewnętrzność, to jest fonetyka w zasadzie. To nie mówimy o fonetyce, mówimy o języku, o słowach. Otóż chłopi, którzy byli analfabetami przez wieki, byli skazani na słowo. Jedyną możliwością komunikacji wzajemnej między nimi była mowa. Ale nie tylko, wie pan. To był język, mowa była językiem moralności. Nie było dokumentów. Było pani, słowo honoru, dane słowo, które słowo, trzeba jak się dotrzymać. Powiedziało słowo, to było słowo. To było tak jak przysięga. Prawda? Daję ci słowo, prawda? Chłopi na targu, jak sprzedawali coś i kupowali, przybijali sobie dłonie i to wystarczyło, wie pani. To dziś trochę zgubiliśmy to. No więc wie pani, język spełniał wiele funkcji. Ale jak powiadam, to było charakterystyczne dla mowy. Kiedy przeszliśmy na pismo, a przeszli chłopi w końcu na pismo, choć dramatycznie przechodzili przez wiek cały, to wie pani, no to się skończyła ta, powiedziałbym, inwencyjność mowy. Wie pani. Zaczęliśmy tracić wiele słów, prawda? Ten język mowy jest nam najbliższy, bo my nie pamiętamy, jak się uczyliśmy mówić, pamiętamy, jak się uczyliśmy pisać. Pisanie no właśnie, to kultura, no mowa to natura. Pismo wyrugowało, wie pani, wielkie połacie języka, wielkie rzesze słów wyrugowało. No ale, bo to pismo dążyło z kolei z natury, do lapidarności. No tylko ta lapidarność języka pisanego przerodziła się, wie pani, w język urzędniczy, nieznośny, niezrozumiały. Przecież bierze pani pismo, które pani skądś dostaje, musi pani się zastanawiać, co to znaczą niektóre zdania. Ba, bierze pani lekarstwo, prawda, czyta pani ulotkę. Ta ulotka jest napisana nieludzkim językiem. Wie pani. Instrukcje do czegokolwiek. Cokolwiek pani kupi, jest instrukcja dołączona. Przecież to są takie instrukcje, które trzeba badać, a nie czytać. No i też na festiwalu Stolica Języka Polskiego są rozmowy, są dyskusje o tym. Jesteśmy na tym festiwalu, on już od 5 lat jest tutaj w Szczebrzeszynie. Czy jest coś, za co pan szczególnie lubi ten festiwal? Z czym się tak kojarzy panu festiwal Stolica Języka Polskiego? Co jest? No wie pani, jak powiadam, ja już 5 raz jestem, czyli od pierwszego festiwalu. Mnie się ten festiwal od razu spodobał, choć nie miał aż takich rozmiarów za pierwszym razem. On rósł coraz bardziej. Ale ta wielość mi się tu spodobała. To niby festiwal, którego hasłem wywoławczym jest język,
a właściwie to jedno zdanie, najtrudniejsze zdanie polszczyzny, jakie stworzył Brzechwa, prawda, legło u podstaw tego festiwalu. Więc wie pani, ale on jest wielopostaciowy, prawda? Literatura, można powiedzieć, dominuje tu, ale literatura nie rubuje innych, wie pani, sztuki, dlatego mamy tu piękne nieraz występy i teatralne, wie pani, i muzyczne. Także on nie zamyka furtki przed innymi sztukami, stara się wchłonąć właśnie wszystko, co jest interesujące, prawda, i dlatego on jest bardzo interesujący przez to, że jest rozmaity, że jest wielobranżowy, mówiąc brzydko, że jest wielopostaciowy, że tu spotykają się ludzie, którzy by się prawdopodobnie nigdy ze sobą nie spotkali, bo funkcjonują w innych dziedzinach, prawda? A tu wszyscy się bratają, wszyscy są siebie ciekawi. I to jest moim zdaniem wyjątkowy pod tym względem festiwal w Polsce. Mówiąc krótko, ja uważam to za najlepszy festiwal, jaki w Polsce jest w tej chwili. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiesław Myśliwski był gościem naszej telewizji.